Pobudka, drodzy Państwo, dzisiaj małżeństwo z bardzo interesującym stażem i ciekawą historią. Pani Sylwia Hasbun i pan Józef Hasbun, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj do nas przyszli tutaj, do telewizji Salve. Zaraz przejdziemy do akcji Caritasu, ale wcześniej, jak Państwo się poznali? Ile jest tego stażu małżeńskiego? هي اجت على فلسطين كان في الكريسماس وتعرفنا بعض في القهوه وبعدين كنا نروح على كانت تيجي على فلسطين كنت اروح على بولندا وجيت في 2016 يوم لقاء البابا ما في كراكوف No, poznaliśmy się. Boże Narodzenie? Tak, właśnie, w Boże Narodzenie w Betlejem. Ja przyjechałam z wizytą do Palestyny. Poznaliśmy się w kawiarni. Ja byłam taka bardzo zainteresowana arabskimi chrześcijanami. Zresztą też studiowałam język arabski, stąd rozumiem, co mówi. A później tak jeździliśmy to tu, to tam. Ja albo ja do Palestyny, albo Józef przyjeżdżał do Polski. To od razu tak szybko. To znaczy na zaczęło początku... Zaczęło to postępować? Ja jeszcze byłam w tym czasie w Jordanii jako wolontariuszka, więc ta tak, pierwsza wizyta to Józef mnie odwiedził w Jordanii, więc jeszcze nie aż tak daleko. Ale później też przy okazji przyjechał na Światowe Dni Młodzieży, więc, które były w Polsce, więc to I też była taka oświadczył? Fajna okazja. Kiedy? To był 24 października. I najpierw wzięliśmy ślub cywilny tutaj w Polsce, a kościelny wzięliśmy w lutym tego roku, czyli... Czyli młodziutki niedawno. Staż małżeński, tak. Gratuluję w każdym razie. Roku jeszcze nie ma. No nie ma jeszcze roku. Ślubu cywilnego niedługo, no ale jakby ważniejszy oczywiście był kościelny dla nas. Czy wasz przykład dowodzi tego, że rzeczywiście no, miłość wszystko przetrzyma? No, moim zdaniem... I z racji tego, że oboje jesteśmy wierzący, nie powiedziałabym, że mieliśmy jakby dużą trudność jakby w tym naszym poznaniu się, czy, bo niektórzy nas pytają o na przykład różnice kulturowe. No to ja nie wiem, zawsze mi pierwsza odpowiedź przychodzi do głowy, że niekoniecznie. Niekoniecznie to było trudne aż tak, bo ta najważniejsza rzecz była, jest dla nas wspólna. Tak, no i zawsze, nawet wtedy, kiedy są takie wyzwania, to one wręcz sprawiają, że ta miłość jest jeszcze większa. Mm-hmm. Tak właśnie powiedziałam. Ale rodzice marzyli o tym, modlili się o to, żeby pana żona była właśnie Polką? Kano, ahelaki salu asian martak skun bulandije? To jest ciekawe pytanie. Akid la, bas no kano, ma bydą mi jani ajawaz ajnabije fil awal, asian ma atrik il balad, lano... كثير نحن عم نخسر مسيحيين بهجوم من الأرض المقدسة فكان إنه تحدي كبير بالنسبة لأهلي إنه أنا راح أغادر بس أنا أكيد راح راجع يوم من الأيام أنا ومرتي وأولادنا أكيد To jest bardzo fajne pytanie i odpowiedź też jest ciekawa moim zdaniem. Na pewno jakby ta początkowa, nawet nie powiedziałabym niechęć, ale to, że nie podskoczyli z radości, kiedy dowiedzieli się, że jestem z Polski, to nie wynikało z tego, że nie lubią obcokrajowców, tylko taki główny strach to był taki, że wyjedziemy. Że wyjechaliście. Tak, no, chwilowo tak, ale planujemy wrócić do Betlejem, szczególnie jak już będziemy mieli dzieci, daj Boże, i chcemy tam zamieszkać na stałe. No mam gęsią skórkę, jak opowiadacie naprawdę tą swoją historię. Jaka jest sytuacja chrześcijan, tam gdzie urodził się i wychował Józef? Jak on ją ocenia? الوضع انه عندنا كثير انه عندنا هويه كثير انه مسيحيين عايشين في الشرق الاوسط وعندنا الهويه بتكون كثير قويه عشان نحن اقليه حاليا موجوده وكثير عدد كثير منهم هاجر خصوصا بالاوضاع اللي صارت اخر شيء اخر فتره. الاوضاع مرات بتكون منيحه مرات بتكون سيئه بس عندنا ايمان انه نكون موجودين عشان no, mówi, że najważniejsze dla nich jest to, żeby chrześcijaństwo zostało na Bliskim Wschodzie, więc takim największym wyzwaniem chwilowo, znaczy no, obecnie jest to, że dużo chrześcijan wyjeżdża.
opuszcza Ziemię Świętą i nie tylko w ogóle z całego Bliskiego Wschodu. No więc to jest część ich tożsamości. Jak ktoś jest chrześcijaninem w Bliskim Wschodzie, to raczej na pewno mocno się identyfikuje ze swoim wyznaniem. No natomiast sytuacja jest taka, że z krajów Bliskiego Wschodu obecnie wyjeżdżają. Z różnych względów, wiadomo, to zależy od kraju. No ale my mamy tą nadzieję, że uda się zostać chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Mhm. Powiedzmy teraz o tym, w jaki sposób Caritas Polska pomaga chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. No tak, my jesteśmy... Bo nasze małżeństwo dociera tam, gdzie inni dotrzeć nie mogą, tak? My pracujemy oboje teraz w Caritas Polska. Właśnie przy projektach, które Caritas prowadzi na Bliskim Wschodzie. Jest tego sporo, szczególnie w Syrii. No ale może jak zaczęliśmy od Palestyny, no to szło i tam filastyńczony cały. حاليا عنا في فلسطين بروجكت للهانديكاب بيبل وحاليا البروجكت انه في كثير من اكتيفيتيز في منهم زي تعليم موسيقى في عندهم كمان فيزيكال ثيرابي للاطفال في كمان اكيد ندعم الطلاب المسيحيين في فلسطين في خصوصا مع عند بيت للرهبات رهبات البولنديات في بيت لحم. Taki duży projekt to jest projekt pomocy osobom niepełnosprawnym właśnie w regionie Betlejem i okolic. I jakby w ramach tego projektu osoby i dzieci i dorośli mają różne na przykład fizjoterapie albo pomagamy osobom znaleźć zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Promujemy też to, żeby pracodawcy chcieli zatrudniać osoby niepełnosprawne. Poza tym jest też prowadzony projekt, taki nowy jak na razie i plan pomocy domu, które prowadzą siostry Elżbietanki w Betlejem. Aha, to jest Home of Peace. Home of Peace, tak. Dokładnie. To wiem, bo nasi przyjaciele, znajomi bardzo często tam jeżdżą na kilka miesięcy, pomagają. Tak. A siostry przyjmują wszystkie dzieci. Tak. Nie tylko chrześcijańskie. W większości są tam dzieci z rodzin chrześcijańskich, natomiast oczywiście nie jest to jakby wymóg u sióstr Elżbietanek. No. I to jest Palestyna. W Jordanii natomiast obecnie prowadzimy projekt pomocy dla uchodźców z Syrii i najuboższych Jordańczyków. W ramach tego projektu osoby mogą otrzymać pomoc na mieszkanie, na wynajem, bo wiadomo, to są uchodźcy, więc oni nie mają gdzie mieszkać, natomiast w obozach dla uchodźców jest sytuacja, no nie wiem, mieszkają w namiotach już któryś rok, już nawet nie miesiąc, więc większość z nich w Jordanii mieszka poza obozami dla uchodźców, a więc nasz projekt pomaga im opłacić się właśnie wynajem mieszkań po to, żeby nie musieli się tułać z domu do domu. I też mieszkanie to jest jedna z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Dach nad głową. Więc to jest Jordania. Natomiast Syria to jest oczywiście ogromny... A wybieracie się do Syrii? Proszę? Wybieracie się do Syrii? Mamy taki plan. To jest... Jeszcze musimy to dograć. Kilka dni temu w Polsce była delegacja z Syrii. Przyjechał ksiądz arcybiskup kościoła maronickiego oraz dwóch naszych partnerów, więc w tym wypadku akurat mieliśmy taką możliwość ich tutaj w Polsce przyjąć i opowiedzieć o Syrii. Natomiast mamy też nadzieję, że uda nam się pojechać, szczególnie do Aleppo, bo tam jest prowadzonych najwięcej działań Caritas. No właśnie, na stronie Caritas Polska można przeczytać o bohaterach, którzy potrzebują pomocy konkretnej, ale takie odnoszę wrażenie, że dzieci przywykły do tej rzeczywistości wojennej, prawda? Dzieci? Al-atfal ta'awadu al-harb al-wada? Akid al-atfal ma ta'awadu al-harb, bo ma bihibu al-harb. Bas safat zay min hayatum al-yawmiyya. Inno wildu khilal al-harb, ma shafu ishi tani ghir al-harb. Fa ma shafu sa'ade, ma shafu, ma ba'arfu ishi ghir al-harb. No dla niektórych dzieci, tych młodszych od 8 lat, bo wojna w Syrii już tyle trwa, to są dzieci, które nawet nie wiedzą, co to jest pokój, bo urodziły się już w czasie wojny. Ale z drugiej strony też nie można powiedzieć, że przyzwyczaiły się do tego. Bez akid hadal ashmish tabii. No ale to na pewno nie jest coś naturalnego dla nich.
Drodzy Państwo, myślę, że warto zaangażować się w różnego tego typu akcje. Przecież Rodzina Rodzinie to był taki sztandarowy projekt Caritas Polska, nadal prawda? Trwa. Nadal jest, bo wiemy wtedy, do kogo trafia ta nasza pomoc, prawda? Parafie w Polsce angażowały się w to, konkretne osoby czy rodziny. Tak, teraz pomoc jest rozszerzona. Program Rodzina Rodzinie nadal jest największy i dociera do bardzo wielu rodzin. Natomiast widzimy teraz również potrzebę wspierania też innych inicjatyw. Staramy się patrzeć, jak sytuacja się zmienia na miejscu. Takim jednym z najważniejszych działań, które teraz chcemy realizować i od niedawna rozpoczął się, to jest program pomocy mikroprzedsiębiorcom. Dlatego, że obecnie działania wojenne już nie trwają w Aleppo, toczą się w innych miejscach Syrii. Natomiast w samym Aleppo już jakby ludzie mogą zacząć stawać na nogi, więc pomagamy im takie mikrogranty otrzymać, żeby mogli swoje przedsiębiorstwa zakładać. وفي كمان اكيد بروجكتس كمان للتعليم الاطفال زي الهوم ورك روم. في كمان دعم الكشاف ودعم المؤسسات ودعم الاطفال دعم التعليم. في كمان الارجنت البروجكت بكون انه في حاله انه ناس اجوا حاليا بدهم مساعده ففي كمان بروجكت كمان مذكور. Właśnie Józef wspomina o projektach edukacyjnych, które też w Aleppo się toczą. Szczególnie to są projekty dla studentów, którzy otrzymują stypendia, albo takie świetlice popołudniowe są otwierane dla dzieci, które na przykład kilka lat nie chodziły do szkoły i muszą nadrobić zaległości. Też tam jest generator prądu na miejscu, bo ten prąd tak różnie to bywa z nim do teraz. Poza tym, no nie wiem, można też wymienić inny przykład projektu też od niedawna trwającego, kiedy osoby potrzebujące zgłaszają się do ośrodka, który z nami współpracuje, jeżeli mają na przykład, nie wiem, muszą koniecznie spłacić ratę kredytu, bo inaczej ich dom pójdzie na aukcję, to wtedy jakby mogą taką doraźną pomoc finansową również otrzymać. Czyli to jest taka cała gama projektów, które wspieramy i jesteśmy ciągle w kontakcie z partnerami, żeby dostosowywać tę pomoc do sytuacji na miejscu. No ja jeszcze dodam, że Kościół Grekokatolicki w Aleppo jest partnerem programu Rodzina Rodzinie od początku roku 2018, czyli można powiedzieć, że jeszcze niedawno, ale bardzo dobrze, że się rozpędzi jeszcze bardziej, prawda? Tak. Ten nurt pomocowy. Tak patrzę na was i sobie pomyślałam, że to jest małżeństwo, które będzie zmieniać świat. Dziewczyna z Polski. Chłopak z Palestyny. Jakie macie plany? Jak ja stawiam was przed takim wyzwaniem. Akid, nahna rah nibdhal kull ma wusa'na, yani ma rah nghayr al'alam, akid ma rah akid ma arfin nahna qowwatna wa arfin qudratna. Wiemy, że nie jesteśmy może tacy silni, żeby zmienić świat. Bas lazim kun nahna na'ti afdal ma 'anna wa na'ti uladna al-hub li rahna 'ashan hatta yanqilu li ghayrhom. Ale musimy i tak starać się zrobić jak najwięcej, w szczególności żeby móc też wychować nasze dzieci w takim duchu dawania. A Józefie, Polska, nie czuję, że Polska, w związku z tym, że masz dziewczynę z Polski, żonę ukochaną z Polski, Polska nie może być dla ciebie taką drugą ważną ojczyzną? My chcemy tych dobrych ludzi tutaj u nas zatrzymać. Akid, hi watani u albi u ashan marti u أكيد ولادي كمان راح يكونوا نص بولندا ونص فلسطين. No, mówi, że tak, oczywiście nie może powiedzieć, że nie jest to jego druga ojczyzna i też nasze dzieci też będą oczywiście w połowie Polakami. Czyli język polski. O, to na pewno. Oczywiście, to że na pewno. Mówi super. A jak to ciocia przyjmie swoją synową? Jak tam będzie wyglądało wasze życie na miejscu? No na pewno nie można udawać, że tam jest tak jak w Polsce, w Betlejem konkretnie, bo wiadomo, że nie wiem, sytuacja w miastach, które są obecnie pod władzą Izraela, jest zupełnie inna niż w tych, które są terytorium palestyńskim. To widać gołym okiem? Tak. Bo było głośno jakiś czas temu w mediach o tym, teraz jest cisza. No bo tam konflikt się toczy już kilkadziesiąt lat, więc dla niektórych jakby już się ten temat, powiedziałabym, znudził. No jakby życie nie jest niebezpieczne tak na co dzień, to znaczy trzeba się postarać, żeby jakieś niebezpieczne sytuacje sobie stworzyć, tak?
Bo bardziej bym powiedziała, że jest tak uciążliwe w takim dłuższym, to znaczy jest problem z na przykład podróżowaniem. Palestyńczycy mają ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o podróżowanie. My na przykład jak jedziemy do naszych partnerów w Jerozolimie, to ja lecę przez Tel Awiw, a Józef leci przez Amman, przez Jordanię. Bo żeby lecieć przez Tel Awiw, musiałbym mieć specjalne pozwolenie od władz. Więc to są takie przykłady, które można by mnożyć i mnożyć, więc może nie będę się tutaj za bardzo szczegółów przytaczać. Ale jednak tam chcecie życie układać, tak? Tak. To była bardzo wspólna decyzja, czy mąż długo namawiał żonę? Nie, nie namawiał mnie. Są plusy i minusy życia wszędzie. No obecnie mieszkamy w Warszawie, więc plusem jest to, że jesteśmy w dużym mieście, że mamy bardzo fajną pracę. To są takie nasze pierwsze miesiące, więc jakby jesteśmy tu sami, nie? A tam też będziecie wysłannikami Caritas Polska, czy jednak nie? A to jest kwestia dopiero za kilka lat, więc zobaczymy, jak to się ułoży. Na pewno wiem, że praca w takiej pomocy rozwojowej jest bardzo dla mnie ciekawa, dla Józefa również, więc zobaczymy, jak będzie za kilka lat. A może tam standardy są inne kulturowe, że jednak żona nie musi pracować zawodowo? Czy Elmara też trwa w Palestynie? Angel Arab? Tak, ustalmy przed wyjazdem. Niech się wypowie. Elmara, no, في عندها حقوق بس مش كاملة يعني في 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 فلسطين في عندها حقوق عندك حقوق منيحة بس أكيد ما راح مش كاملة كتير أكيد بتشتغل عنا حاليا بتشتغل المرأة هي يعني إنه حتى في كل شيء في مقاومة الاحتلال في بالشغل دائما مع الزلمة بتكون mówi, że w społeczeństwie jako takim jest jakby obecna taka, takie różne przekonania, które my taki pogląd tak przyjęty. To znaczy ja mówię o społeczeństwie, które jakby nie traktują kobiet tak, jak na przykład są w Europie traktowane. Natomiast to też się zmienia i jeżeli chodzi o samą pracę, to jak najbardziej kobiety pracują w Palestynie. Ja bym powiedziała tak od siebie bardziej z moich obserwacji, że często to jest tak, że one nie chcą. Albo mają wybór, tak? No tak, znaczy bardzo często ja to widzę tak, że dla nich to jest taki przykry obowiązek, gdyby musiała iść do pracy, a nie bardziej by wolała, żeby to mąż mógł zapewnić by całej rodzinie i żeby ona już nie musiała pracować. To jest tak a dzieci częściej. Mogły ocierać się o ten fartuch mamy, kiedy wracają do domu na przykład, tak? Na przykład. Kochani, ja nie byłam jeszcze w Ziemi Świętej, ale słyszałam wielokrotnie, że to jest taka piąta Ewangelia. Wyjaśnijcie to naszym telewidzom na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania. Samat, no, l'ard al-muqaddas zay injil khamis. Shu ra'yak? Sma'at hadha al-ishi min qabl? Inno مش انه بس من نقرا الانجيل كمان بنعيشه ك انه في اليوم اللي تقرا الانجيل عم تتخيلي عم تقراي كلمات وعم تتخيلي شو عم بيصير بس كانجيل خامس عشان بتعيشي الحياه المسيحيه وبتمرقي على كل المناطق اللي مرق فيها المسيح وبتعيشي زي ما عاش المسيح على الارض يوسف wspomina, że jest to o tyle dla nich jakby inne niż w każdym innym zakątku świata, że ludzie, kiedy czytają Ewangelię, gdziekolwiek są, to sobie tylko wyobrażają, gdzie to jest. A dla nich te wszystkie najświętsze miejsca to są miejsca, gdzie oni albo mieszkają, albo jeżdżą na wycieczki szkolne. One są w zasięgu ręki. Więc jakby dotykają tych historii Ewangelii właśnie w taki bardzo specyficzny sposób dzięki temu. Kochani, życzę Wam Bożego prowadzenia i błogosławieństwa. Bardzo się cieszę, że mogliście dzisiaj naszą telewizję odwiedzić. Czy zostaniecie w Warszawie? Czy powrócicie do ojczyzny męża? To oczywiście Was gorąco zapraszamy tutaj do nas. Państwo, Sylwia i Józef Hasbun byli dzisiaj naszymi gośćmi. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.